tutaj tak ładnie. Ładnie ułożę poduszki. O! Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Cześć, z tej strony Ola, witam na kanale Sztuka Uniwersalna. Jak widzicie, w takiej nieco bardziej domowej scenerii, domowym wydaniu. Dlatego, że słuchajcie, ja się cały czas staram rozwijać i otwierać tutaj przed Wami, jeśli chodzi o filmy, jeśli chodzi o mentalność i kreację. Dlatego dzisiaj coś innego. A jeszcze jest jeden powód takiej scenerii. Słuchajcie, stuknęło nam 50 filmów na kanale Sztuka Uniwersalna, więc trzeba to jakoś uczcić. A kto nie jest większym fanem siebie, jak nie ty sam? Dlatego dzisiaj 50 faktów o mnie. Poznajmy się lepiej. 50 faktów o mnie. Powiem Wam, że to było ciekawe wyzwanie wypisać 50 faktów o sobie, dlatego że o wielu sprawach jakby nie miałam pojęcia, to znaczy wiedziałam, że taka jestem, ale nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę, dlatego każdemu polecam zrobić takie ćwiczenie i wypisać 50 albo nawet i 100 faktów o samym sobie i w ten sposób jakby nie zbudować siebie od nowa, bo to nie jest budowanie, tylko to jest uświadamianie siebie samego, uświadamianie sobie, jaki ty naprawdę jesteś. Dlatego dzisiaj 50 takich faktów, poznajmy się jeszcze troszkę bardziej. Zapraszam. Fakt numer jeden jest taki, że to oczywiście nie są moje prawdziwe włosy, tylko peruka. A dlaczego peruka? Dlatego, że po całym dniu moje włosy wyglądały na bardzo nieświeże, a już nie miałam czasu i siły doprowadzać je do ładu, dlatego przywdziałam perukę. Moje włosy są oczywiście długie i szare. Na szaro maluję włosy od ponad 2 lat. Fakt numer 3. Jestem magistrem sztuk pięknych. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Jeżeli chcesz się nieco więcej dowiedzieć o tej artystycznej drodze i w ogóle o egzaminach na przykład na Akademię, to odsyłam Cię do któregoś tutaj z rogów. Nigdy nie pamiętam, jak pokazywać, czy tu. Do podcastu. To jest pierwszy i jedyny na razie na kanale tutaj podcast o artystycznej właśnie drodze i więcej o egzaminach na Akademię dowiesz się z tego podcastu. Zapraszam. Przez 10 lat byłam aktywną tancerką, nauczycielką tańca i choreografką. Zaczynałam od street dance'u, czyli od hip-hopu, od wszystkich styli funk style'owych, czyli popping, locking. Potem przyszedł house, również przyszedł taniec współczesny, elementy klasyki. Tańczyłam na przykład przy Krakowskim Teatrze Tańca, prowadziłam zajęcia i oczywiście realizowałam też autorskie spektakle. Jednym z takich spektakli był na przykład mój dyplom właśnie na Akademii Sztuk Pięknych. A jeśli chodzi o rysowanie i malowanie, to oczywiście malowałam i rysowałam już od najmłodszych lat i to była naturalna droga, to znaczy to była taka naturalna historia, że po prostu ja w tym kierunku będę podążać, że raczej matematyczką czy fizyczką nie zostanę, tylko właśnie pójdę w tą artystyczną stronę. W czasach właśnie gimnazjum i liceum byłam niezłą chłopczycą. Słuchajcie, nosiłam spodnie o wiele, wiele, wiele za duże na mnie. Związywałam je paskiem. Zazwyczaj były to ciuchy z działów męskich, na przykład z działu męskiego w H&M. Koszulki również kupowałam, jak jeździłam na hip-hop camp, to były zawsze 6XL albo 8XL. No i śmiałam się, no bo trochę wyglądałam w nich jak w sukience, byłam taką skejtową, taką chłopczycą właśnie i takie za duże koszulki, za duże spodnie, ale w tym, przyznam się szczerze, było mi po prostu najwygodniej tańczyć i uważam do tej pory, że takie szerokie ciuchy podczas tańca, szczególnie hip-hopowego, bardzo fajnie podążają za ruchem ciała, to znaczy w momencie, kiedy my robimy skręt, to ten ciuch dopiero nadąża za jakiś czas się skręcić i wygląda to całkiem efektownie. To będzie fakt 8, o ile nadążam z liczeniem. I pierwszy raz pomalowałam włosy w liceum i to był, słuchajcie, platynowy blond. To znaczy, że kupiłam najjaśniejszą farbę Garniera, jaka była na rynku i sama pomalowałam włosy. A jeśli chodzi o kosmetyki i makijaż, to interesuję się tym, tak bardziej zgłębiam temat od mniej więcej lat 2, czyli od czasu, kiedy powstał blog sztukauniwersalna.pl. To wtedy nieco bardziej zaczęłam się interesować konkretnymi kosmetykami, kosmetologią, ale to jest kolejny fakt. Nigdy nie uczestniczyłam w żadnym kursie makijażu i nikt mnie nigdy nie uczył profesjonalnie makijażu. Wszystkiego nauczyłam się sama, między innymi z YouTube'a, także YouTube to świetne źródło wiedzy. A jeśli miałabym wybierać czy morze, czy góry, no to oczywiście morze. Ja jestem morska dziewczyna. Uwielbiam filmy science fiction, a na koncertach słucham muzyki z zamkniętymi oczami. W temacie ulubionych książek na pewno mogę wymienić autora Vonneguta i jego Kocią kołyskę.
Kiedyś w swoim życiu miałam taki etap, że nie jadłam mięsa. To były 4 lata bezmięsne i przez miesiąc podjęłam wyzwanie bycia, stania się weganką. Interesuje mnie szeroko pojęty rozwój osobisty, psychologia miękka, psychologia transpersonalna, bioenergetyka, praca z ciałem i wiele innych rzeczy, których może nie będę wymieniać. W moich snach bardzo często pojawia się motyw windy, że jadę na przykład windą w górę. Jest to pewien archetyp z tego, co kojarzę, ale muszę się jeszcze dokładniej wgłębić w całego Junga. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale mam zamiar. Pijam czarną kawę zawsze rano i później jeszcze po południu około godziny 16, także 2 filiżanki czarnej kawy dziennie. Z racji tego, że przez tak wiele lat i właściwie od najmłodszych lat jestem w ciele sportowca, bardzo dużo się ruszam, jestem aktywna fizycznie nadal, jestem niskociśnieniowcem i mam bardzo niskie tętno, niski puls, około 40-50 uderzeń na minutę. Co jest naprawdę dość niskie, bo chyba od 60 się liczy takie normalne tętno dorosłego człowieka. Z racji tego niskiego ciśnienia jestem często w takim stanie półuśpienia i tak naprawdę dopiero po tej 3 filiżance kawy poczułabym się prawdopodobnie jak normalny człowiek. Fakt numer 19. Nigdy nie byłam w Londynie, chociaż jest blisko i bilety lotnicze są tanie, to jeszcze mnie tam los czy ja siebie sama nie zaprowadziłam. 20. Jeśli chodzi o kwestie strachu i obaw i tego, czego się boję, to ja na pewno mogę powiedzieć, że boję się starości i też między innymi dlatego pomalowałam włosy na szaro, bo jest to taki element oswajania się właśnie z moim lękiem, jakim jest starość. Gdyby ktoś zaproponował mi ostatni posiłek przed śmiercią, to zapewne poprosiłabym go o duży zestaw sushi. A tak w ogóle to faktem 22 będzie fakt, że świetnie gotuję. Kolejnym faktem jest fakt, że jestem bałaganiarą. To znaczy odróżniam nieład rzeczy, nieporządek rzeczy od syfu oczywiście i zapewne większość z Was też. No syf jest tam, gdzie się lepi, to już jest ewidentny syf, ale nieład rzeczy, czyli taki nieporządek, że gdzieś coś nie leży na miejscu, w którym powinno leżeć i leży tam przez dłuższy czas, mi to zupełnie nie przeszkadza. Umiem robić wiele rzeczy naraz, mam podzielność uwagi, jestem multitaskowa, multitasking woman, dlatego jestem w stanie ogarniać pisanie artykułu, gotowanie zupy, robienie sobie herbaty, malowanie rzęs i tak wszystko. I mam podzielność uwagi i wszystko robię dokładnie i nic mi nie leci z rąk, opanowałam to. Nie znam takiego stanu jak nuda. Nie nudzę się, po prostu umiem ze sobą przebywać, z czego też jestem bardzo zadowolona i zawsze znajdę coś do robienia, zawsze będę coś... po prostu się nie nudzę. Kiedyś może miałam, jak byłam młodsza, ale nie mam czegoś takiego, że siadam i mówię, ale nuda, albo że się nudzę. Nie znam takiego uczucia w ogóle. Posiadam bardzo wysoce rozwiniętą intuicję, zmysł intuicji i wiele intuicji w moim życiu zawdzięczam. Jestem fanką medycyny estetycznej i nie mam zupełnie nic przeciwko operacjom, czyli tak zwanym korektom, teraz to się tak nazywa, bo mamy tak rozwinięty rynek medycyny estetycznej, że wszelkie operacje plastyczne kiedyś były nazywane operacjami, teraz to są drobne korekty, właściwie od razu po zabiegu można wyjść do domu, więc jest to bardziej korekta niż operacja, ale jestem wielką fanką, zwolenniczką medycyny estetycznej, wszelkiego ostrzykiwania, mezoterapii, i tak dalej. Ja się osobiście nie boję igieł i też uważam, że jeżeli coś można poprawić w swoim wyglądzie i ma to nam pomóc w odwadze, w pewności siebie, mamy się lepiej czuć, pozbyć się jakiegoś kompleksu, to dlaczego nie? Jestem jak najbardziej na tak. Kolekcjonuję pomadki. A ile ich mam, to właśnie miałam policzyć przed nagrywaniem tego filmu i zapomniałam. Może teraz to zrobię, słuchajcie. A w ogóle zobaczcie, jaka słodka. Sweet, nie? Po prostu, kiedy twoja bluza jest słodsza od ciebie, to codziennie rano mam takie uczucie właśnie. Dobra, idę liczyć. Okej, dobra, policzyłam. 100 na pewno jest w szufladzie. Mam jeszcze parę torebek, w których na pewno mam po 3-4 sztuki, więc około 120-130 pomadek na razie moja kolekcja liczy. A ja uwielbiam przywozić pomadki z podróży, słuchajcie. Zawsze jak gdzieś lecę na wakacje, czy w ogóle wyjeżdżam do innego miasta, to nie kupuję pamiątek, jakiś tam pierdół, tylko zawsze kupuję szminkę. I zawsze kupuję szminkę, która kolorystycznie jakby pasuje do danego miejsca. Pamiętam, że jak byłam na Kanarach, na Fuerteventura, to stamtąd przywiozłam szminkę Diora, która była w takim kolorze koralowym, ale tak intensywnym, że
przepięknie podkreślała opaleniznę, tą słoneczną opaleniznę właśnie z tej wyspy. I tak mi się, do tej pory mam tak, że jak się nie umaluję, to przypomina mi się ten wiatr, ten zapach i ogólnie, nie wiem, tak mam i po prostu jakby utożsamiam dany kolor i zapach szminki z danym miejscem i po prostu w momencie malowania się nią mi się to wszystko przypomina i to jest takie super. Jeszcze jeśli chodzi o takie sprawy jak pomadki na przykład i kolekcjonowanie różnych rzeczy, to mam też świra całkiem sporego na punkcie nakryć głowy. Uwielbiam kapelusze, duże, małe, z dużym rondem, słomiane, wełniane, kaszkiety, czapki, czapeczki, berety. Mam tego naprawdę całkiem sporo. Noszę, uwielbiam i uważam, że dobrze w tym wyglądam. I tym samym dochodzimy do faktu 30. Spokojnie, ja mam to wszystko tutaj wypisane, bo inaczej by mi się to wszystko pokiełbasiło. 30. fakt to 3 czynności, które najbardziej dodają mi energii, czyli jazda na rowerze, bieganie i taniec. Wieczorami przed pójściem spać bardzo często nachodzą mnie takie flesze ze słowami. To zazwyczaj ma to miejsce albo właśnie późnym wieczorem w łazience, albo tuż przed położeniem się spać. Dostaję takich przebłysków wierszy, słów, czegoś, co powinnam napisać i wtedy automatycznie sięgam albo po komputerek, albo sięgam po kartkę i piszę po prostu ten tekst, który mam w głowie. To są często fragmenty artykułów, które później się pojawiają na blogu sztukauniwersalna.pl albo właśnie jakieś takie liryczne historie. No, tak myślę, że większość twórców tak ma, że dostaje takich iskierek, które spływają i po prostu oni muszą wtedy coś stworzyć, coś z siebie wyrzucić i ja tak mam z tekstami wieczorem zawsze. Dalej, jestem osobą bardzo obowiązkową i nie lubię się spóźniać. Nie lubię, jak ktoś się spóźnia na umówione spotkanie, bo uważam, że jest to okazanie braku szacunku do drugiej osoby. Tak, no i nie lubię się spóźniać i nieważne, czy to jest film w kinie, ja zawsze przyjdę na reklamy, słuchajcie, zawsze będę punktualnie, chociaż jest 20 minut reklam. I nieważne, czy to jest właśnie spotkanie, czy z koleżanką, czy z szefem, nieważne. Po prostu staram się nie spóźniać i też tego oczekuję od innych. Kolejny fakt dotyczy social mediów, telefonu i wszystkich innych Facebooków. Uważam, że stanowczo za dużo czasu spędzam właśnie na social mediach i to jest moje kolejne postanowienie, żeby ograniczyć takie luźne spędzanie czasu właśnie na tego typu portalach. Jeśli chodzi o moją sztukę, to tworzę kolaże artystyczne. Więcej kolaży znajdziecie na Instagramie Sztuki Uniwersalnej. Kupuję bardzo dużo gazet, których zazwyczaj nie czytam, tylko one idą pod nożyczki, pod nóż i po prostu tworzę kolaże. To jest taka moja forma sztuki, w tym się odnalazłam. Bardzo chciałabym wrócić do malowania obrazów, takiego malowania farbami, farbą olejną, akrylową, tak, bardzo bym chciała wrócić. Wiele w moim życiu się dzieje spontanicznie, bardzo często podejmuję spontaniczne decyzje, ale też miewam takie smutne dni, kiedy dopada mnie, ja to nazywam bólem egzystencjalnym, dlatego że czuję cierpienie nie tylko swoje, ale też jakby otoczenia. To jest bardzo dziwne i bardzo dziwne uczucie, właściwie nie do opisania, ale przyjmuję cierpienie innych istot trochę i odczuwam to w ten sposób, że ja już wiem, jak ten dzień nadchodzi, to ja już wiem, że to będzie ten smutny i dobrze, że się nauczyłam to rozpoznawać, bo jestem bardziej świadoma w ten sposób, ale miewam rzeczywiście takie dni. Więc to były dwa fakty, bo był fakt spontaniczności i fakt smutnych dni. Dużym moim bardzo kompleksem jest mój nos. Gdybym mogła zrezygnować z jednej czynności sprzątającej, to chciałabym już nigdy w życiu nie myć sztućców. Słuchajcie, to mnie doprowadza do szału. Mogę umyć talerz, ale mycie widelców, a nie mam w tym momencie zmywarki w domu, więc sprawa jest taka zlewozmywakowa. Mogę odkurzać, mogę ścierać kurze, mogę zmieniać pościel, mogę myć podłogi, okna, wszystko, byleby nie te widelce. Moim ulubionym artystą jest, no właśnie, w podcaście miałam odpowiedzieć na to pytanie, a nie odpowiedziałam, odpowiadam teraz, poprawiam się. Moim ulubionym artystą, jeśli chodzi o malarza, jest oczywiście Mark Rothko. Kiedyś jeszcze bardzo ceniłam za performatywne działania, oczywiście matkę sztuki performance, czyli Marinę Abramowicz. A jeśli chodzi o fotografię, to moimi ulubionymi fotografami są na pewno Amerykanin Eric Medigan Heck oraz Noel Oswald. Oni tworzą oboje bardzo syntetyczne
kompozycje. Eric trochę bardziej takie fashion, on często jego zdjęcia się pojawiają w Harper's Bazaar. Natomiast Noel jest taki bardziej ascetyczny, czarno-biały, ale oboje tworzą przecudowną sztukę. Wierzę w zanikanie granic i wzajemne przenikanie się z dyscyplin. Wierzę, że każdy z nas jest artystą i może tworzyć sztukę. Mam bardzo dużo ubrań w szafie, które kompletnie do siebie nie pasują i też bardzo często robię zakupy w ten sposób, że zamiast wybrać coś, skompletować strój na zasadzie basic i coś szalonego, to ja robię coś szalonego, coś szalonego, coś szalonego i później się dziwię, że nie mam co na siebie włożyć, bo nic do siebie nie pasuje. Ale tak właśnie robię zakupy. Kupuję szaloną marynarkę, szalone spodnie, wszystko we wzory, wszystko kolorowe, bo oczywiście uwielbiam kolor, no a później właśnie tak. Otwieram szafę i moja szafa jest taka cała szalona. A na fakt 44 nie mam pomysłu. Strasznie dużo ostatnio jem. Chyba sroga zima idzie. Jedną rzecz, którą bym zabrała na bezludną wyspę, to krem z filtrem wysokim UV. Mam takie swoje małe odchyłki, takie wiecie, na przykład, że nie napiję się z kubka, który ma ciemny spód, ciemne wewnętrze, wnętrze ciemne. Znaczy musi być biały w środku, muszę widzieć co piję na przykład. Jeśli miałabym wybrać jedną kobietę z Polski, którą chciałabym poznać, na przykład wybrać się z nią na lunch czy na spacer, to byłaby to Doda. Dużo przed tym filmem myślałam o takiej kwestii marzeń i o tym, co marzę, o czym marzę, bo to jest takie pytanie, że jak komuś je zadacie, spróbujcie zadać komuś pytanie tak, o czym marzysz? I on wtedy, no właściwie nagle się okazuje, że na przykład o niczym nie marzy albo nie chce się przyznać przed sobą, że o czymś marzy. Ja oprócz tego, że marzę o swojej własnej galerii sztuki, to marzę też o kochającej rodzinie, o założeniu rodziny, o domu z ogrodem najlepiej i gromadce, no dobra, może nie gromadce dzieci, ale na przykład o córeczce, takiej słodkiej z loczkami, która biega i się cieszy. To są właśnie moje marzenia teraz. I ostatni fakt, numer 50, to fakt, że ten film zmontuję jutro, bo dzisiaj już nie mam na to siły. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i za wspólne pogawędki przy herbacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Pewnie co jakiś czas na tym kanale będą się pojawiać filmy w stylu Q&A właśnie, czyli questions and answers. Jeżeli na przykład na Instagramie zrobię taką ankietę, że będziecie zadawać mi pytania, no to wtedy taki film na przykład się tutaj pojawi. Generalnie będzie dużo eksperymentowania i różnych innych filmów. Teraz chcę się bardziej otworzyć przed Wami i być z Wami właśnie i dla Was. I jeżeli jakiekolwiek pytania macie, to oczywiście w komentarzu i zapraszam Was na inne również profile, nie tylko na blog, ale też na Instagram Sztuka Uniwersalna. Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki piękne, niech sztuka będzie z Wami.